Za nami występ kabaretu PIN przy Uniwersytecie III wieku w Tarnowie. Seniorzy zaprezentowali swoje umiejętności aktorskie na scenie Teatru Solskiego. Kabaret PIN przy Uniwersytecie III wieku działa już kilka lat, 5 albo 6. Obrali taką formę wypowiedzi, trudną. Trudną, dlatego że śmiać się też należy mądrze. Wystawiają rok rocznie 1 albo 2 spektakle. W ubiegłym roku po raz pierwszy na dużej scenie teatru, dzisiaj zresztą też. Sala się wypełniła, dlatego że sam tytuł jest trochę prowokujący. Harmider, czyli co się dzieje w naszym mieście. Ale mogę zapewnić, że prześmiewczo ze zmrużeniem oka, ale tu nikt nie zostanie obrażony, wyszydzony, wydrwiony. To po prostu takie zdystansowane spojrzenie już III wieku na to miasto. Tematem prezentowanych skeczy był Tarnów, przedstawiany często z lekkim przekąsem. Jest to taka składanka kabaretowa, przygotowana przez nasz zespół tutaj kabaretu PIN, który działa przy Uniwersytecie III wieku. Wyreżyserował cały spektakl pan Mariusz Szafosz. Tytuł Harmider, co się dzieje w naszym mieście, to są takie po prostu wykorzystane utwory poetyckie różnych twórców, troszeczkę do takiej aktualnej rzeczywistości. Jest, będzie i przewodniczący rady przemawiał i szereg różnych takich złośliwych, można powiedzieć, i wesołych skeczy. Jest to kabaretowa, wszyscy się dobrze bawią. Chcemy też przede wszystkim, żeby się publiczność bawiła. Pierw żyłam w cnocie jak mniszka, a potem wyszłam za Zbyszka. I wiodło nam się chętowo, chociaż niestety ubogo. Bo się pokończyły wojny, zaczął się okres spokojny. A rycerz rzecz znana wszędzie, żyje z tego, co zdobędzie. Kabaret od kilku lat rozwija swoją działalność i z występu na występ widać coraz większe obycie ze sceną.